Witam wszystkich. Pisałem niedawno na moim Facebooku, na moim fanpage'u, że filmów z aktora już nie będzie. I tak się składa, że filmów z aktora już nie będzie. Miałem nagrać film po tym, co się wydarzyło. Dlaczego nie będzie filmów z aktora? Ale jakoś tak wyszło, że co się rozkręciłem z gadką, to za mocno się z tym rozwinąłem i stwierdziłem, że po prostu dam zdjęcie z aktora ostatnie. I napiszę, że filmów z aktora nie będzie. Jednocześnie wspomniałem o tym, że coś przyszłościowego się kroi i wszystko w swoim czasie, ale musicie śledzić mój fanpage, wszystkie moje kanały. Tak więc, jak widać, to już nie jest aktor, bo już jestem w nowej pracy. Oczywiście nie powiem w jakiej firmie, nie powiem co wożę, nie powiem o stawkach itp. itd. Ważne jest, że jestem w nowej firmie i siedzę za kierownicą Mana TGX-a w najwyższej budzie, co widać po tej tutaj szybce, bo najwyższa kabina ma właśnie te okienka nad drzwiami jeszcze tutaj po bokach. Teraz jestem na myjni, korzystając z czasu wolnego, mówię, nagram parę minut, kilka słów na ten temat. Przyczyny zwolnienia mojego samoistnego, znaczy ja sam się zwolniłem z tamtej firmy, znacie, bo są na Facebooku napisane ogólnikowo, ale jak znam życie, to Marek, pozdrawiam cię, bo pewnie jak oglądasz Krychu Tira, to trafiłeś tutaj, także pozdrawionka Marek, nie udało ci się pewne rzeczy zrobić, pozdrawiam cię, tyle w tym temacie, więc jaki to jest, tylko powiem, system pracy krajówka. System pracy krajówka, system pracy od poniedziałku do piątku i to wszystko, czyli zmiana. Już nie jestem codziennie w domu, tylko od poniedziałku do piątku sobie będę jeździł, bo teraz to tak przygotowawczo jeszcze to ogarniamy samochód, więc że tak powiem, na bieżąco robimy pewne rzeczy, samochód będzie już gotowy na maksa, dlatego jestem między innymi na myjni, takie tam rzeczy i ruszam na kraj. Oczywiście nie muszę już chyba nawet mówić, bo większość driverów, którzy będą mnie oglądali w ten filmik, będzie się ze mnie czasami też śmiała. Przesiadka z Mercedesa Aksora do Mana to jest jak przesiadka z Malucha do Mercedesa, z tą różnicą, że ja się przesiadłem z Mercedesa do Mana, ale Aksor był dobrym autem, tylko powiem wam tak, Man jest bardzo komfortowy. Jeżdżę nim już tam 2 czy 3 dni i naprawdę nie mogę nic powiedzieć złego. Kabina maksymalna, więc wiadomo, łóżko mam podniesione, teraz sobie podniosłem, pod łóżkiem mam jakieś tam rzeczy, więc nie robiłem nawet rybiego oka. Tam widzicie kurtkę, dlatego tak trochę się odznacza. Ale co chciałem powiedzieć o tym samochodzie? Różnica w prowadzeniu. Przede wszystkim tutaj mam automatyczną skrzynię biegów. Nie jeździłem wcześniej na automacie, ale to jest proste, strasznie. Kiedyś zrobię filmik, wam pokażę, jak działa ta skrzynia biegów. Przełącznik jest, mam tu taki panel, tu hamulec ręczny przy sobie. Tu mam dwa podłokietniki, także jedzie się jak w sali kinowej, praktycznie się siedzi kierownica, ten z pełnym, nie jak w aktorze, nie było nic, tylko tu mam obsługę tempomatu, komputera, etc. I wam powiem szczerze, że spełniło się trochę moje marzenie. Dlaczego? Bo co, jak jeździłem aktorem i przyjeżdżali do nas na firmę inni kierowcy innymi samochodami, no to do tamtej pory nie, w manach nie siedziałem i nie podobały mi się zbytnio many przez swoją taką siermiężność, czy siermiężność, taką niemiecką po prostu twardość designerską. Ale jak zacząłem siedzieć w manach u innych kierowców, to mi się bardzo spodobało. Przede wszystkim za to, że tutaj jest dużo płaskich przestrzeni, co ja bardzo lubię. Także podoba mi się tutaj. I zawsze już tak planowałem, że może Man. Także udało się wsiąść na Mana. Nie obraziłbym się też na DAF-a. Ale jadę Manem, który w końcu, gdzie w końcu kabina jest dostosowana do mnie, do moich rozmiarów, bo przypomnę, ci, którzy nie wiedzą, ja mam 1,95 m wzrostu i kiedy stanę w tej kabinie, nawet w butach na tunelu silnika wyprostowany, to jeszcze mam około tyle do sufitu, także super, fajnie, baja.
przesiadkę z samochodu, który miał taki wysoki tunel silnika gdzieś, o. Nie kłamie, taki miał tunel silnika Axor, do samochodu, który ma taki tunel silnika i z samochodu, który dach mu się zaczyna już tutaj, a tu mam jeszcze ponad metr wyżej, no to jest baja po prostu. Także w tym momencie tak to się przedstawia. Oczywiście niektórzy podejrzewali, że zmieniam pracę i że szybko będę miał coś innego, nowego. Także mam i sobie teraz na myjni czekam, aż mi umyją samochód. Później wracam na firmę, a później zobaczymy. Wiecie, jak ktoś jeździł na samochodzie typu Mercedes Axor, to tak samo jakby jeździł trochę starym Jelczem, ale o co chodzi? Chodzi o wymiary, tak? Tam była kabina wąska. Tam była kabina dosyć wąska i po prostu mniejsza była kabina szerokość i największe obawy miałem, jak to będzie właśnie z tym, że lusterka. Ale lusterka tutaj w manie są na tej samej szerokości, po prostu kabina jest szersza, ale ramiona lusterek są po prostu krótkie i to wszystko, tylko man, to co mi mówili koledzy, ma taką jedną wadę, tutaj ten słupek prawy od strony kierowcy i lusterko, to trzeba się wychylać, jak się dojeżdża do skrzyżowania. Ja zajmuję dużo miejsca i trochę trzeba się przyzwyczaić do tego. Skrzynia, automat, bajka, słuchajcie, także no jest ogólnie ok, jest ogólnie ok. Także teraz nie robię filmu ze środka, bo mówię, ja tu muszę jeszcze się sprowadzić dobrze do końca. Powiem szczerze, dlaczego nie robię filmu, bo nie wiem, czy widzicie, ale nie ma zasłonek w tym momencie, ani zasłonki tutaj tej do szyby, ani tej do siedzeniami, a mało tego, nie mam jeszcze materacy, bo poszło wszystko do prania po poprzednim tam kierowcy i po prostu jak już będzie kabina, że tak powiem, w pełni zamieszkana przeze mnie, to zrobię wam, pokażę wam, jeżeli będziecie chcieli. Także mam pracę, z tamtej się zwolniłem. Pisałem o tym na Facebooku, dlaczego. Nie chcę rozdrabniać tego tematu, bo myślę, że pewna osoba obejrzy ten filmik i po prostu nie chcę dać tej pewnej osobie pewnego punktu zahaczenia, zaczepienia. To jest sprawa między mną a nim. A co? No teraz to, co było, to było. Temat skończony. A w tym momencie sobie po prostu... Wybacz, to się samo włączyło. Jest ustawione właśnie na auto i włączyło się wybasto, bo stoję i się wychłodziła trochę kabina i już jest ciepło. Przede wszystkim, co mi się podoba, czego nie miałem w Axorze, klima działa. Lodówka jest. Wszystko działa. Wszystko działa, także to mi się podoba. Robione wszystko na bieżąco. No i komfort jazdy niesamowity. Praktycznie się płynie. Powiem tylko, że to jest firana. Nic więcej wam nie powiem. Także tyle. Nowa praca, nowe perspektywy. A teraz sobie czekam na myjnię. Może coś zjem w tym czasie. I ta kabina, tak samo jak duże Scania, duże Volvo, duże Renówki, duże tam inne marki typu Iveco, mają to do siebie, że tu po prostu łatwo utrzymać porządek, bo tu na wszystko jest miejsce. W Axorze wszystko się walało, bałagan był, dlatego, bo nie było słowków. Tutaj wszystkie rzeczy, które się tam gdzieś walały, nawet między siedzeniami miałem włożone mapy. Tu są takie szuflady dwie, wszystko się elegancko tam jest zorganizowane. Także już w samochodzie oczywiście mam mojego Janusika z kamerą, nawigację, ale nie tą moją modekoma, tylko kolegi, bo moją muszę jeszcze do naprawy, ale to po wypłacie. Tu jest też półka, mówię, to wszystko wam pokażę w odpowiednim czasie. Póki co wyczuwam bardziej samochód, bo to jest jednak poważniejszy zestaw niż tamten, który jeździłem. Ale dużej różnicy nie ma, szczególnie jeśli samochód naprawdę jest mocny, silny, komfortowy, to nie ma znaczenia i różnicy. Także tak, dzisiaj mamy wtorek, trochę mulący dzień, no ale i ogólnie już wczuwam się w rytm, bo 3 miesiące nie jeździłem, 3 miesiące chyba, także jest fajnie i
No i super jest po prostu. O, już mi fajnie grzeje pod nogi. Także ja wiem, że wszyscy kierowcy, co jeżdżą takimi sprzętami, to się śmieją, że ja doceniam takie rzeczy, które tutaj są w tym momencie, że mi się wybasto włącza czy coś, ale uwierzcie mi, że naprawdę to jest super sprawa. Mieć wszystko sprawne, działające itp. itd. Także no mam TGX. TGX, nie TGA, tylko TGX. 440 koni, kabina XXL, także no fajna sprawa, na automacie Euro 5. Co jeszcze mogę powiedzieć o tej kabinie? Nic, będę musiał wam pokazać po prostu. Ale fajnie, bo fajnie jest to w Polsce, że z tym zawodem można znaleźć pracę zaraz po tym, jak się człowiek zwolni z poprzedniej, a ja miałem jeszcze... Dlaczego nie było filmów z Exora zwolnienia się i nowej roboty? Po pierwsze, ja miałem przez jakiś okres L4, a później miałem jeszcze urlop, który do wykorzystania po prostu, a tego urlopu się trochę nazbierało, dlatego wykorzystałem do cna, z tego powodu do cna, bo wiadomo jest, to na przyszłość dla wszystkich, którzy pracują, chcą się zwolnić z roboty. Przyszły pracodawca czasami może krzywo patrzeć, że nie wykorzystaliście urlopu. Mogą wam też wypłacić ekwiwalent, ale ja, biorąc pod uwagę, że wolnego prawie w ogóle nie miałem, no to wykorzystałem sobie ten urlop na okresie wypowiedzenia i po prostu później już zacząłem szukać tak konkretnej roboty. Było kilka ofert, skorzystałem z tej. No i myślę, że będę zadowolony. Także... powiem tak, witam oficjalnie na pokładzie MAN-a TKX-a. Aha, jedna rzecz. W związku z tym, że nie mam laptopa jeszcze i nie będę laptopem miał jeszcze jakiś czas, bo, że tak powiem, póki co mam inne wydatki ważne, to i nie mam tabletu też, nie planuję. Prawdopodobnie filmy, jeżeli będą jakieś, póki co będą bez intro i outro. Dlaczego? Bo będę je po prostu nagrywał jako surowe filmy. Chyba że audiobooka, recenzję jakąś nagram, to wtedy ewentualnie poczekam, aż jadę do domu i w weekend zmontuję. Dlatego, że no nie mam kompa, nie mam jak montować, tak? A takie shoty nie są też złe. Zresztą wielu kierowców tak nagrywa i też nie jest źle. Ogólnie też ten filmik nagrywam dlatego tutaj, bo stoję. Podczas jazdy nie będę nagrywał filmów przez jakiś czas też, bo muszę wczuć się w auto. Dlatego mówię, stojąc tutaj, mogąc coś powiedzieć, mówię, ale to jest dla mnie oczywista sprawa, że dopiero jak się wczuję w pojazd, tak samo jak w Exora, no to trochę trwało, no to wtedy coś nagram, a tak to nie ma po prostu szans, a jestem winien wam film. Przede wszystkim to, że chcę pokazać, że już jeżdżę, inny samochód, inna praca, także tak to wygląda, chociaż nienawidzę tego stwierdzenia na filmach, tak to wygląda. Ale ogólnie fajna sprawa ten samochód, w końcu przestrzeń, w końcu można się odnaleźć. Jeszcze nie spałem tutaj w tym samochodzie, ale to już mnie niedługo czeka. Możliwe, że jutro już jadę na pierwsze takie kółko małe, także jutro jest środa, wyjadę może w piątek, trochę się tam tak powiem, już bardziej zgram z autem, bo to te odległości, które na razie takie kominy mało robię, to jest, wiecie, to takie po prostu na wyczucie, a później już się zobaczę. Ale mówię, to jest filozofii dużej nie ma, jeżeli ja jeździłem 2 lata ciągnikiem siodłowym, który miał po prostu trochę inne gabaryty, inne wagi, a tu jest po prostu trochę więcej wagi itp. itd. To nie jest źle. Dobra, to tyle. Ja sobie teraz jeszcze zjem śniadanie, póki mam okazję. A my widzimy się w następnych filmach na Facebooku, czy gdziekolwiek tam mnie znajdziecie. Także trzymajcie się. Cześć. www.kornfanhead.pl. Muzyka, książki, transport. Czytał Robert Jarociński.